Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale o World of Warships. Dzisiaj mówimy sobie Kurfürsta, czyli niemiecki pancernik tieru 10. Jak już pewnie wszyscy wiecie, albo się zaraz dowiecie, Kurfürst zostanie zastąpiony przez inny okręt na tierze 10, a sam zostanie okrętem węglowym. Będzie go można zdobyć za węgiel, no ale raczej głupota, skoro można go mieć póki co za darmo. No już tam nie będę się zagłębiał w zasady tej zamiany, jak to będzie wyglądało, kto ile zarobi, kto za co dostanie, to już myślę, że sami sobie znajdziecie. Nie po to jest ten materiał. Otóż omówimy sobie ten okręt, jak się tym gra, żeby grało się dobrze i czy ten okręt warto w swoim porcie posiadać. Ja wam powiem od razu, że u mnie Kurfürst troszeczkę się kurzył w porcie, ale ostatnio jakoś tam, zwłaszcza na rankedach, gra mi się nim całkiem fajnie. Na randomach też można fajne bitwy ukręcić, także nie mam problemu z tym okrętem. I zastanawiam się, dlaczego Wargaming stwierdza, że trzeba Kurfürsta zastąpić innym okrętem na tierze 10. Mamy alternatywną linię pancerników, która zakończona jest Schlieffenem. I czy Schlieffen jest lepszy od Kurfürsta? Wiele osób się zastanawia. No w starciu na sekundarki, oczywiście sekundarka ze Schlieffena będzie trafiała dużo więcej razy. Robiliśmy test na streamie i wyszło, że Kurfürst gdzieś tam w okolicach 10-8 km do Schlieffena trafiał około 30-40% wystrzelonych pocisków z sekundarki, a Schlieffen osiągał celność 50% wystrzelonych pocisków, także no nieporównywalnie lepiej trafiał. Ale Schlieffierka ma 75 tysięcy hapsa, coś koło tego, tu mamy tych tysięcy troszeczkę więcej. 105 koła to jest już naprawdę porządna ilość. No i trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że Kurfürst ma pancerz. Pancerniki niemieckie były wcześniej polecane jako najlepsze dla początkujących graczy właśnie ze względu na to, że potrafiły sporo strzału wytrzymywać. Cytadela schowana pod wodą zdecydowanie wydłuża żywot tego okrętu. Czy dalej grać nim pod sekundarkę? Powiem wam szczerze, teoretycznie się nie opłaca, bo celność sekundarki tej starej, nie tej nowej niemieckiej, jest no mocno średnia, bym powiedział. Ale mam zrobiony ten okręt tak trochę hybrydowo, trochę pod survival, właśnie trochę pod sekundarkę. I ta sekundarka tak bardziej pełni u mnie rolę efektu psychologicznego, bo wiem, że ją mam, więc skracam dystans, żeby ona sobie tam plumkała, a ja w tym czasie zajmuję się główną artylerią, także nie jest to jakiś priorytet, jeżeli chodzi o konfigurację tego okrętu, ale można sobie jakoś tam dekorację ustawić tą sekundarkę, żeby ona coś tam sobie czasami strzelała, może czasem nawet coś fajnego podpali, coś trafi, coś zatopi. Kurfürst ma, jak dobrze wiecie, dwie dostępne opcje artyleryjskie. Jedna to są działa 406 mm, druga to są działa 420 mm i ja właśnie na tej drugiej konfiguracji gram, ze względu na to, że damage jest odrobinę wyższy i penetracja jest też wyższa, więc możemy sobie pozwolić na strzały z nieco większej odległości, jeżeli mamy grubsze rury i możemy liczyć na to, że te pociski jednak pancerz przeciwnika będą przebijały. Sekundarka, jak widzicie, tutaj osiąga w okolicach 12 km, to jest 12,3 chyba, tak, 12,3 km sekundarki. No celność, jak już was wspomniałem, nie jest jakaś fenomenalna. To jest taki bardziej dodatek, efekt właśnie psychologiczny. Ostatnio zrobiłem sobie nawet Kolumba pod sekundarkę, ale to też ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta sekundarka nie robi absolutnie nic, ale wiem, że ją mam i pcham się bardziej do przodu i robię dzięki temu lepsze wyniki. Tutaj pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć, bo będzie troszeczkę cofania. Na razie za wiele się w tej bitwie nie wydarzyło. Jest hydro na tym okręcie. To samo hydro, które mamy na Schlieffenie również, bo tam mamy 6-kilometrowe i tutaj mamy 6-kilometrowe. I to hydro naprawdę nieraz jest w stanie albo przegonić niszczyciel, który próbuje do nas blisko podejść, albo uratować nam dupsko, bo możemy sobie dzięki niemu wyminąć torpedy. Zobaczycie za chwilę, że tutaj tych torped w tej bitwie pływało całkiem sporo. Mamy tutaj Gieringa i Yamagiriego, czy tam Yamagiri, nie wiem jak to wymówić. Przeładowanie jest na tyle krótkie na tych działach, że za bardzo nie ma tutaj sensu jeszcze brać mniejszego kalibru, żeby mieć mniejszy damage zadawany i no, niższą penetrację. Jeżeli chodzi o legendarkę na Kurfürście, to ona była mocno ryzykownym wyborem jeszcze w czasie, kiedy ta sekundarka niemiecka tych pancerników była celna. A obecnie wydaje mi się, że to raczej jest coś, czego bym nie polecił na tym okręcie. Jeżeli ktoś ma, to niech ma, bo to się na pewno przyda kiedyś tam. Lepiej mieć niż nie mieć. Ale ja osobiście z sekundarki już od jakiegoś czasu nie korzystam.
ze względu na to właśnie, że 19 km zasięgu na tym okręcie to już jest i tak trochę za malutko. W tym momencie mamy 26 i to też nie jest dużo. Ale skrócenie tego do 19 km, wybaczcie, że robię takie przerwy, ale jestem trochę przeziębiony i po prostu brakuje mi powietrza, nie wiem czy to COVID czy co, ale mniejsza o to. Ja obecnie z sekundarki już jakiś czas temu zrezygnowałem, tym bardziej, że ta sekundarka właśnie, przepraszam, z legendarki zrezygnowałem, bo ta sekundarka właśnie no nie jest zbyt celna, a to był właśnie typowy moduł, który poprawiał nam osiągi właśnie w walce na blisko, kiedy tej sekundarki używaliśmy i kiedy na niej bardziej polegaliśmy troszeczkę niż obecnie. Zobaczcie, to jest 12 dział jako tako celnych, tam Sigma może nie jest jakaś porywająca typu 2.1 jak na Shikishimie czy na Yamato, ale przy 12 działach ta celność wydawać się może nawet całkiem sensowna, bo to trafia, dewastuje i stadeluje, także nie jest jakoś tam tragicznie z tym. Czasami oczywiście tej celności zabraknie w decydującym momencie, no ale trzeba się z tym liczyć, że jeszcze RNG dokłada łapę do tego, co się dzieje w bitwach. No i zobaczcie, dwa pancerniki nasze, jeden jest na linii 9, drugi na linii 10, a ja sobie siedzę w kapie z włączonym hydro i za bardzo nikt mnie tutaj nie może wykurzyć z tego kapa, bo wszyscy są za wyspami bardzo daleko od środka mapy. Ale jak widzicie, nie jest to istotne w trybie epicentrum, zwłaszcza w bitwie rankingowej, żeby zająć punkty. No bo po co, nie? Bo tu może gwiazdkę się zaoszczędzi, jak się troszeczkę przeciwnika popali, takim na przykład Conquerorem czy innym Goliatem, także tak to wygląda. Czy ja uważam, że Kurfurs potrzebuje zamiany? Potrzebowałby może lekkiego buffa, ale to nie jest też pewna rzecz. Czy trzeba go wymienić na tym tierze 10? No uważam, że nie. On jest w miarę celny, te 12 dział potrafi ugryźć solidnie. Tyle, że to też jest taki okręt, który najlepiej... O, popatrzmy, nie będę klepał. Miłe dla oka. Nie uważam, żeby Kurfurst potrzebował wymiany na tym tierze. Nie wiem, czym się sugeruje WG, wymieniając właśnie ten okręt na Prusen. Będzie się nazywała ta nowa dziesiątka bodajże. I będzie wyposażona już tylko w dział 8, główny artylerii, tak jak Kurfurst 12. Czyli będzie coś podobnego do tego, co mamy na tierze 9. Zobaczcie, jak pięknie tutaj sobie płynie Yamato. Sekundarka tam sobie plumka, ale to jest taki, jak mówiłem, dodatek. Gdyby ten okręt miał torpedy, to byłby absolutnie OP, nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Jak już zacząłem wam mówić, to jest również okręt drugiej fazy bitwy, bo najlepiej właśnie pozwolić przeciwnikowi podejść, żeby nie mógł nas za bardzo skrzywdzić z artylerii głównej, biorąc pod uwagę to, jaki mamy pancerz. Zobaczcie, jaka piękna salwa za 50 prawie tysięcy. Że tych salw dużo tutaj nie było, ale damage się naklepał całkiem przyzwoity. No nie uważam, żeby Kurfurs potrzebował wymiany, ale warto jest tym okrętem przeczekać początek bitwy gdzieś tam w miarę bezpiecznej odległości, żeby ten przeciwnik nas za bardzo nie obijał. Na pewno będziemy to odczuwać mniej na Kurfursie niż na Szlifienie, bo on ze względu na to, że ma raz, że mniej HP, a dwa to ma, nie ma pancerza w zasadzie, jest bardzo podatny na uszkodzenia i niejednokrotnie już widziałem w bitwach takie okręty, które ginęły bardzo szybko, nie robiąc absolutnie nic, ale pchały się do przodu, żeby wykorzystać sekundarkę. Ja też często robię ten błąd, że wiedząc, jakie dany okręt ma atuty, chcę je bardzo szybko wykorzystać i to się zawsze mści. Trzeba wyczekać, szukać odpowiedni moment i wtedy wykorzystać okręt w pełni, a nie po prostu płynąć na pałę, żeby, nie wiem, mając na niemieckim krążowniku torpedy, płynąć od razu, żeby je rzucić. No nie, to są torpedy 6-kilometrowe do walki w ostateczności, a nie do klepania damage'u jako główne uzbrojenie. Tak więc... Jak robić Kurfursta? Ja mam zrobionego hybrydowo, zaraz wam pokażę, jak wyglądają perki i ulepszenia na tym okręcie. Można oczywiście będzie wsadzić sobie Lutyensa, jak będzie już to okręt stalowy, okręt premium czy tam specjalny, bo nie trzeba będzie kapitana przeszkalać. Zobaczcie, tutaj też kolejna ładna salwa, nie będę klepał, żebyście mogli obejrzeć. Przybrakło trochę i dokończymy teraz. No i tym oto pięknym sposobem zrobiło się 240 tysięcy w bitwie rankingowej, także no ja naprawdę nie uważam, żeby ten okręt potrzebował jakichś tam kolosalnych zmian, buffów czy totalnej wymiany na swoim miejscu na tierze 10. Gdyby sekundarka była
bardziej celna, byłbym wręcz w niepowzięty, bo ja uwielbiam okręty zakątarkowe. No niestety obecnie mam bardzo mały wybór, jeżeli chodzi o ten temat. Zobaczcie, Yamagiri czaiła się za wyspą, jest wykryte przez hydro. Teraz będzie sobie chodziła sekundarka, coś tam trafi, coś nie trafi. I my zaraz będziemy się tutaj powolutku kierować na Montanę, która i tak zaraz wyjdzie. No niestety sekundarka nie dokończyła, ale my płyniemy szybko do Montany, żeby spacyfikować tego pana i ładnym wynikiem zakończyć bitwę rankingową. Także ja Kurfursta bardzo lubię i nie uważam, żeby coś tu trzeba było zmieniać. Płynie tłusta Montana. Za chwileczkę wam pokażę jeszcze tutaj ulepszenia i kapitana i to będzie w tym materiale wszystko. Ja uważam, że to jest dobry okręt. Nie w każdej sytuacji się odnajdzie, bo to nie jest okręt po to, żeby pchać. Na początku bitwy zwłaszcza trzeba wyczekać moment i wtedy wykorzystać to, że pancerz jest rozłożony tak jak jest rozłożony i wtedy możemy się cieszyć, że sekundarka sobie coś tam plumka, a my z głównej artylerii klepiemy ładny damage. Tak wyglądają ulepszenia. Jak widzicie, nie jest tu zrobione wszystko pod sekundarkę. Mógłbym oczywiście założyć jeszcze legendarkę, która mi tą sekundarkę skróci jej reload, ale skróci też zasięg głównej artylerii. To jest troszeczkę już wtedy bolesne, bo 19 km w obecnej mecie jest moim zdaniem za mało na pancernik tiru 10. I tutaj właśnie to, o czym mówiłem, czyli taki trochę hybrydowy sekundarkowy pancernik. Można by wziąć jeszcze adrenalinę zamiast na przykład jednego perka na sekundarkę, ale wtedy to już byłby typowy survival, także taka hybryda. Bardzo przyjemnie się sprawdza, polecam. Kto jeszcze zdąży Kurfursta zrobić, to niech nie czeka. Warto go mieć. Z mojej strony wszystko. Dzięki i na razie.